Znajdujemy się w gimnazjum numer 7, w hali sportowej tej szkoły, gdzie odbywa się ogólnopolski turniej piłki nożnej w hali, organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Mazowia. Byłem świadkiem świetnego turnieju, kolejnej już edycji, którą organizowała Mazowia Tomaszów Mazowiecki. Wiele drużyn, także spoza naszego województwa. No, gospodarze okazali się gościnni, obie drużyny, i Lechia, i Mazowia, nie wygrały tego turnieju, ale naprawdę poziom był wyrównany. Obserwowałem kilka już takich turniejów i w Skierniewicach, i w innych częściach naszego województwa. I naprawdę warto wspierać i promować te turnieje, które odbywają się w Tomaszowie Mazowieckim. Dzieci mogą konfrontować swoje umiejętności z innymi klubami. Warto wspomnieć, dlaczego ważny jest taki turniej. Niestety nie ma rozgrywek ligowych dla dzieci w tym wieku, dlatego bardzo ważne są takie idee. Ja sam pamiętam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, i bardzo mało takich rozgrywek było, więc sam ze swoich wspomnień widzę, jak wielką radość tym dzieciom sprawia rywalizacja, i cieszę się, że właśnie tutaj w Tomaszowie Mazowieckim. Turniej jest organizowany pod patronatem pana starosty Tomaszowskiego, Piotra Kagankiewicza, i będę miał przyjemność w imieniu właśnie pana starosty wręczyć puchary, które pan starosta ufundował. Pana marszałka Tadeusza Klimczaka, członka zarządu województwa łódzkiego, jak również starosta powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz radnego Tomasza Szonka. Sponsorami dzisiejszego turnieju to Mix Electronics oraz przewozy osobowe pana Walczaka. Thank you.
dzisiejszym grają najmłodsi chłopcy, a za tydzień będą grali ich starsi o kilka lat koledzy. W dzisiejszym turnieju wystartowało 8 drużyn, w tym dwie drużyny z Tomaszowa. Drużyna gospodarzy, czyli Uczniowskiego Klubu Sportowego Mazowia i drużyna tomaszowskiej Lechii. Tomaszów potrzebuje dobrych piłkarzy, także myślę, że ten turniej jest takim zalążkiem dla tych wszystkich, którzy w przyszłości mogą zasilić pierwszą drużynę tomaszowskiej Lechii i będą walczyć z powodzeniem w zespole seniorów.